życia. Będę wielbić Cię i dziś i na wieki. Ogłaszać chcę Twą dobroć i łaskę, miłość, co wciąż dajesz mi. Twa dobroć, Panie. Twa dobroć, Panie, ogarnia świat. Ty mnie podnosisz, gdy sam nie mogę wstać. Panie, pokoju źródłem jest. Oczyszczasz z nieprawości mnie, nowe życie dajesz swe. Twa dobroć, Panie, ogarnia świat. Ty mnie podnosisz, gdy sam nie mogę wstać. Twa dobroć, Panie, źródłem jest, oczyszczasz z nieprawości mnie, nowe życie dajesz swe. Ojcze mój, Panie mego życia, będę wielbić Cię i dziś i na wieki. Ogłaszać chcę miłość, co wciąż dajesz mi. Twa dobroć, Panie, ogarnia świat. Ty mnie podnosisz, gdy sam nie mogę wstać. Twa dobroć, Panie, pokoju źródłem jest. Oczyszczasz z nieprawości mnie, nowe życie dajesz swe. Twa dobroć, Panie, ogarnia świat. Ty mnie podnosisz, gdy sam nie mogę wstać. Twa dobroć, Panie, pokoju źródłem jest. Oczyszczasz z nieprawości mnie, nowe życie dajesz swe. Od momentu nawrócenia zawsze marzyłem, aby być ewangelistą. No i w miarę możliwości starałem się nim być. Czasem były to większe społeczności, najczęściej małe, gdzieś w namiocie, gdzieś w różnych innych miejscach, ale ciągle gdzieś w sercu miałem pragnienie, aby dosięgać zwiastowaniem więcej i więcej osób. Ale czas mijał, lata mijały i powoli zacząłem już powątpiewać, czy to się kiedykolwiek wydarzy, aby móc mówić na przykład do 10 tysięcy. Choć powiedzmy sobie, okazjonalnie gdzieś tam raz czy dwa razy, choćby w zborze Jongiczo, mówiłem do większej grupy ludzi. No i oto Bóg jest Bogiem, który potrafi zaskakiwać. Bo wyobraźcie sobie taki niepozorny w betlejemskiej stajence urodzone przedsięwzięcie, jakim jest nasza telewizja, zaczyna przynosić niesamowite rezultaty. No, wystarczy, że powiem, słuchajcie dobrze i trzymajcie się ławek. W miesiącu listopadzie spędziło, słuchając nas, 75 344 godziny, a więc ludzie siedzieli oglądając i słuchając nas, w ciągu 75 444 godzin. Podzielcie sobie teraz przez dwie godziny nabożeństwo trwa. Ile musielibyśmy mieć nabożeństw, żeby tyle godzin spędzić zwiastując Boże Słowo. A słuchało nas około 10 216 osób. No więc przemawiamy do
do tego, do czego, o czym marzyłem, żeby przemawiać do większej grupy ludzi. Gdybym miał czas, to przeczytałbym wam, dokąd docieramy. To się ukaże prawdopodobnie w biuletynie. Proszę, prześledźcie, dokąd zbór w Ustroniu z poselstwem dociera. Bo to nie tylko ja, to wszyscy ci, którzy tu usługują, są słuchani, są oglądani. No to w głowie mi się nie mieści. Arabia Saudyjska, Palestyna, Cypr. No gdzie jeszcześmy nie byli z naszym zwiastowaniem? No trudno by było chyba raczej policzyć te miejsca, w których nie byliśmy, bo tych miejsc jest bardzo, bardzo dużo. Chciałbym w tym momencie podziękować naszej ekipie, która się tym zajmuje. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie i mam do was prośbę, abyście w niedzielę byli w komplecie, bo w niedzielę chcemy się o was pomodlić i błogosławić was, udzielać wam nowego, świeżego namaszczenia do wykonywania tej służby. To jest bardzo ważne. To w każdym razie niezwykle rozradowuje moje serce, bo oto pod koniec mojej służby Bóg dał mi łaskę zrealizować wizję, plan, o jakim marzyłem przez całe moje chrześcijańskie życie, by docierać do jak największej grupy ludzi z poselstwem Bożego Słowa. I oto się na naszych oczach w tym momencie, w tym czasie realizuje. Pewnie nie mamy jeszcze doskonałego sprzętu. Ten sprzęt jest ciągle taki amatorski bardziej niż profesjonalny. W związku z tym zwracam się z prośbą, choć zbieramy w każdy wtorek nasze datki na wyposażenie tej służby, ale gdyby ktoś miał na sercu ofiarować na misję i nie wiedział i na jaką misję to zrobić, to wiedzcie o tym, jaki jest adres naszej telewizji, naszej misji telewizyjnej. Po prostu ofiarujcie na ten cel. A chyba to jest ważne, bo widzicie, dokąd docieramy. Może więc teraz w związku z tym poproszę, abyśmy się jeszcze pomodlili o tych, którzy nas będą słuchać. Gdziekolwiek nas będą słuchać, nasi przyjaciele, bracia i siostry, dokądkolwiek dotrze dzisiejszy program, przy okazji przepraszam, że jest ten prawie miesięczny poślizg, a więc słuchają dopiero tego, co było gdzieś tam w październiku nagrywane, no ale to między innymi przyczyny i osobowe, personalne i techniczne opóźniają. Więc rzeczywiście jest powód, aby się modlić, żebyśmy w miarę możliwości byli na bieżąco z naszymi programami, no i żeby na bieżąco ludzie słuchali. Dzisiaj dostałem maila, dlaczego z takim opóźnieniem, z niecierpliwością czekamy, a tu z takim opóźnieniem, bo się to gdzieś tam zatrzymało na październiku. No więc to dowodzi, że chcą ludzie nas słuchać, chcą ludzie nas oglądać. W związku z tym dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy są razem z nami na naszych nabożeństwach, choć są daleko, daleko od nas. Błogosławimy was, życzymy wam wszystkiego najlepszego. Niech was Pan błogosławi, was, wasze małżeństwa. Jeśli ktoś jest chory, niech Pan uzdrawia wasze ciała. Z całego serca wam, my, zbór Betel w Ustroniu, tego życzymy. I chcemy się teraz o nich pomodlić. O tych wszystkich, którzy nas w którymś tam momencie będą oglądać. Prędzej czy później będą nas oglądać. Chcielibyśmy więc jeszcze raz powstać. Halleluja. Panie, my dziękujemy ci za to, że możemy w ten sposób wypełniać twoje polecenie, by iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Panie, ty wiesz, że my nie moglibyśmy dotrzeć wszędzie tam, gdzie mieszkają nasi rodacy, a widzisz, że są rozproszeni jak ziemia długa i szeroka, że mieszkają w różnych miejscach, do których my byśmy nigdy dotrzeć nie mogli. Ale Panie, dziękujemy ci za te możliwości, jakie mamy, że możemy być dla nich błogosławieństwem w tych miejscach, gdzie oni są. Panie, teraz podnosimy nasze ręce, by błogosławić naszych rodaków w tych różnych miejscach. Błogosławimy ich, Ojcze, w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Panie, błogosławimy ich osobiście, błogosławimy ich małżeństwa, rodziny, błogosławimy, Panie, ich dzieci, a jeśli ktokolwiek z nich jest słaby, chory, prosimy, abyś go dotknął, abyś go uzdrowił. Jeśli ktokolwiek przeżywa rezygnację, depresję, prosimy, abyś go podniósł. Jeśli którakolwiek z tych osób przeżywa ataki diabelskie, prosimy, aby w imieniu Twojej mocy ciemności od tych osób odstąpiły, aby mogły się cieszyć wolnością i pokojem. Panie, dziękujemy Ci za przywilej głoszenia Ewangelii naszym rodakom rozproszonym po całym świecie. Wywyższamy Ciebie za to, za ten przywilej. Dziękujemy Ci także za naszych braci i siostry, którzy przygotowują te programy. Tak, Panie, w Twoje ręce to dzieło, błogosławione dzieło oddajemy. Amen. Tak, a teraz już króciutko o tym, o czym mówiliśmy. Zatrzymaliśmy się w naszym rozważaniu tematu, jakim jest chrzest z Duchem Świętym, na glossolali, na językach. I zauważyliśmy, że jest jakby przeciwieństwo, jakby niezgodność między tym, co mówi apostoł Paweł w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, a tym, co się wydarzało w Dziejach Apostolskich. Bo pamiętacie, gdy czytaliśmy te miejsca, te przeżycia, podczas których ludzie przeżywali chrzest z Duchem Świętym, to za każdym razem jest powiedziane, że wszyscy przeżyli i wszyscy mówili innymi językami. Tak było w Dzień Zielonych Świąt. Tak, tam wystąpiły również inne znaki, ogień i wiatr, ale wystąpiły także języki. Potem czytaliśmy o domu Korneliusza i okazało się, że gdy Piotr jeszcze mówił, Duch Święty zstąpił i zostali wszyscy ochrzczeni Duchem Świętym i mówili innymi językami. A więc znowu się to powtarza. A potem wymieniliśmy także Pawła. No tu jest pojedyncza osoba. Paweł wszakże także mówił innymi językami. Mówi, dziękuję Bogu, że więcej niż wy wszyscy językami mówię. A potem przeszliśmy do 19 rozdziału Dziejów Apostolskich i tam spotkaliśmy garstkę uczniów w Efezie. I okazuje się, że gdy Paweł włożył na nich ręce, oni także przeżyli chrzest Duchem Świętym, mówili innymi językami i prorokowali. Jest tylko jedno miejsce, jedno jedyne miejsce, to jest 8 rozdział Dziejów Apostolskich i uczciwie o tym mówię. Gdy Piotr i Jan przyszli do Samarii, modlili się, aby przyjęli Ducha Świętego i oni przyjmowali Ducha Świętego. Tam nie ma wzmianki, przepraszam, tam jest wzmianka o tym, że przeżyli chrzest Duchem Świętym. Jest wzmianka o tym, że przeżyli chrzest Duchem Świętym. Ale nie ma wzmianki o językach. Ale kochani, wynika z kontekstu, że coś tam musiało być takiego, co zafascynowało Szymona Czarnoksiężnika. On znał tych ludzi, bo przecież wśród nich działał, im wróżył, im przypowiadał przyszłość. I oto nagle przyszedł Piotr i Jan, i modlą się i ci ludzie, których on znał, otrzymali coś, co go tak zafrapowało, zainteresowało, że przyniósł pieniądze i mówi, dajcie i mnie taką możliwość, abym i ja mógł, wkładając ręce, udzielać Ducha Świętego. Logicznie myśląc, należałoby stwierdzić, jeśli tam nie było żadnego znaku, to co zainteresowało Szymona Czarnoksiężnika? On wiedział, znał tych ludzi, wiedział, że oni się nigdy innego języka nie uczyli, a to na jego oczach, w jego uszach zabrzmiały słowa wypowiadane przez tych ludzi, których oni się nigdy nie uczyli. I generalnie, i ogólnie rzecz biorąc, teolodzy są zgodni, że musiał tam być jakiś znak. A skoro w 4 innych przypadkach były to języki, to dochodzimy do wniosku, że najprawdopodobniej, tu również wystąpiły języki, choć nie ma tego stwierdzenia w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich. I to jest to pierwsze. Natomiast zauważyliście, kiedy Paweł mówi o darach Ducha Świętego, zapytuje, czy wszyscy mówią językami?
No więc jak to teraz pogodzić? Tu jest mowa o tym, że wszyscy, a tu Paweł pyta, czy wszyscy? Tak jakby poddała wątpliwość to, co się wydarzało na przestrzeni dziejów apostolskich. No i pamiętacie, myśmy sobie starali to wytłumaczyć, że gdy mowa jest o językach, to mówi się o dwojakim sposobie ich używania. Po pierwsze, dar języków, który jest wymieniony w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian wśród innych darów, tam gdzie jest dar prorokowania, tam gdzie jest dar czynienia cudów, tam gdzie jest dar słowa mądrości, poznania, dar wiary, i tam jest także wymieniony na sam koniec dar języków. A więc jest wymieniony dar języków. I kiedy Paweł pyta, czy wszyscy językami mówią, mówi to w kontekście darów. I prawdą jest, że nie każdy ochrzczony Duchem Świętym ma dar uzdrawiania. Prawda? Nie każdy ochrzczony Duchem Świętym ma dar prorokowania. Nie każdy ma dar czynienia cudów. I nie każdy ma dar języków, ochrzczony Duchem Świętym. Choć jest ochrzczony Duchem Świętym, bo pamiętajmy, dar języków występuje wtedy, kiedy osoba może te języki jednocześnie tłumaczyć. A więc w zgromadzeniu, załóżmy, wstaje i zaczyna się modlić językami. I po chwili te języki zaczyna ona tłumaczyć, albo Duch Święty daje jej nadnaturalne poznanie, że kiedy wygłosi mowy w językach, to ktoś inny będzie to tłumaczył. To się nie zdarza tak często. Choć powiedzmy sobie w naszym zborze, ja nie wiem, ile nigdy takiej statystyki nie prowadziłem, ale załóżmy, że jest 50% osób ochrzczonych Duchem Świętym. Ile razy słyszeliście ten dar? Żeby ktoś stanął, modlił się językami, sam tłumaczył, albo miał to przekonanie wewnętrzne, że ktoś inny będzie tłumaczył. A więc dar języków występuje wtedy, kiedy osoba modli się językami, tłumaczy je, albo ktoś inny je tłumaczy. Ale powiedzieliśmy sobie, że o darze języków i jego funkcjonowaniu będziemy mówić w innym czasie, kiedy będziemy mówić o darach ducha. Jeśli dar języków jest zamanifestowany i w połączeniu z tłumaczeniem, to najczęściej osiąga on poziom proroctwa. Uważa się, że to jest na tym samym poziomie, co i prorokowanie. I tak należy to traktować. Ale jak mówię, będziemy o tym mówić kiedyś tam w przyszłości. No dobrze, a to w takim razie co z językami? Co z językami, tym drugim sposobem języków? To jest modlitwa językami. I modlitwa językami to jest cecha każdego, kto przeżył chrzest Duchem Świętym. Ja nie znam przypadku w dziejach apostolskich, żeby ktoś przeżył chrzest Duchem Świętym i nie modlił się językami. Tak jak powiedziałem na początku, nie znam takiego przypadku. W każdym przypadku, kiedy ludzie przeżywali chrzest Duchem Świętym, mieli zdolność modlenia się językami. To nie znaczy, że mieli dar. To była zdolność modlenia się, albo jak Pan Jezus to nazwał, znamiona tych, którzy uwierzą w imieniu moim, nowymi językami mówić będą. A więc każdy ochrzczony Duchem Świętym ma zdolność modlenia się innymi językami, co nie oznacza, że każdy z nich ma dar. I w tej sytuacji ta wypowiedź apostoła Pawła jest logiczna, zrozumiała. Nie każdy ma dar języków, choć modli się językami. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, bo tym bardziej, że po raz drugi już o tym mówię. A więc pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 10 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 10 wiersz. Będziemy kończyć dzisiaj rozważanie języków. Potem przejdziemy do drugiego ważnego tematu,
jak przyjąć chrzest Duchem Świętym. W tym będą także praktyczne rady. I wreszcie na koniec będziemy mówić, jak sprawdzać, po czym poznać, że ktoś naprawdę autentycznie przeżył chrzest Duchem Świętym. Bo się może okazać, że to wcale nie jest to, o czym mówimy. Diabeł jest falsyfikatorem, on potrafi podrobić wszystko. No powiedzcie mi, czego nie potrafi podrobić. Potrafi podrobić nawet fałszywych apostołów posłać, fałszywych nauczycieli posłać. Tak, Biblia mówi o fałszywych apostołach, Biblia mówi o fałszywych nauczycielach, o fałszywych sługach. Biblia mówi, mogą być także fałszywe dary. Mogą, mogą. W tym także mogą być i fałszywe języki. No powiem choćby taki przypadek, jaki się nam swego czasu zdarzył jeszcze tam, gdy byliśmy za stawem. Oto przyszła jakaś grupa młodych ludzi na to nabożeństwo i kiedy zrobiłem wezwanie, oni podeszli do przodu i któryś z braci tam podszedł, już nie pamiętam który, żeby się modlić o któregoś z nich. I potem podchodzi do mnie, bo ja się też modliłem, mówi, to są widocznie wierzący, bo ten, o którego ja się modliłem, modli się językami. Więc w takim przekonaniu, że mamy do czynienia z ludźmi wierzącymi, podszedłem do niego i pytam, skąd wy jesteście? No gdzieś tam z Warszawy. A do jakiego zboru należycie? My jesteśmy wyznawcami Hare Krishna. Ale modlił się językami. I kiedy przywołałem braci, stanęliśmy, otoczyliśmy go, położyliśmy na niego ręce, modliliśmy się, runął na podłogę i wstał i stracił zdolność mówienia innymi językami. No więc diabeł potrafi podrobić wszystko, wszystko. W związku z tym będziemy się zastanawiać, no po czym poznać, czy ktoś, kto twierdzi, że przeżył chrzest z Duchem Świętym i nawet mówi językami, fałszywymi w cudzysłowie językami, po czym poznać, ale to zostawimy sobie na potem. Tymczasem wracamy do 12 rozdziału, do 10 wiersza. Jeszcze inny, a więc nie wszyscy, jeszcze inny otrzymuje dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków. Różne rodzaje języków. I najczęściej mówi się, że jeśli chodzi o mówienie innymi językami, ten zwrot różne rodzaje języków tłumaczy się w ten sposób, że mogą być to języki anielskie albo języki ludzkie. Tak jak jest napisane w rozdziale 13, wierszu 1. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a potem dalej, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. A więc języki, którymi się modlimy, mogą to być języki anielskie lub języki ludzkie. Tak jak to było w Dzień Zielonych Świąt. Tam wystąpiło 12 języków ludzkich. Tam nie było języków anielskich, tylko były języki ludzkie. No nie będziemy się w tej chwili zastanawiać nad tym, jaka jest różnica między językami ludzkimi a anielskimi, bo to jest chyba zrozumiałe. Do tego wrócimy, kiedy będziemy mówić o darach ducha. A więc to tylko w nawiązaniu do tego, co mówiłem poprzednim razem. A teraz chciałbym przejść do tego zasadniczego pytania, o którym chciałem dzisiaj mówić, jak przyjąć chrzest Duchem Świętym. Myślę, że tym się powinni zainteresować, zwłaszcza ci, którzy jeszcze tego przeżycia nie mają za sobą, którzy jeszcze nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym. A więc tak, przede wszystkim osoba chcąca przeżyć chrzest z Duchem Świętym powinna najpierw przyjąć Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela. Czy możecie na to powiedzieć amen? Nie może być modlitwy o chrzest z Duchem Świętym, jeśli ktoś nie przyjął Jezusa Chrystusa. Bo przecież pamiętacie, w pewnym momencie mówiliśmy, że przyjmując Jezusa, przyjmujemy Boga Ojca i przyjmujemy Ducha Świętego do naszego ducha. Powiedzmy sobie do naszego serca.
A więc jeśli ktoś nie przyjął Jezusa, to nie może mieć Ojca i nie może mieć Ducha Świętego. A więc zrozumiałe jest, że najpierw trzeba przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Być może w którymś momencie, to znaczy następnym tematem, jaki będę omawiał, gdy będę mówił na temat symboli Ducha Świętego. I moim ulubionym symbolem Ducha Świętego jest olej. I gdy będziemy mówić o oleju, to zauważycie, że zanim ktokolwiek został namaszczony olejem, co symbolizuje chrzest w Duchu Świętym, zawsze najpierw musiał być pokropiony krwią baranka. Aaron w momencie, gdy był powoływany na kapłana, najpierw został pokropiony krwią, co symbolizuje śmierć Pana Jezusa, a więc oczyszczenie, a potem dopiero miał być pokropiony oliwą. A zatem nie może się człowiek modlić o chrzest z Duchem Świętym, jeśli nie przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. W żadnym wypadku nie należy się modlić o przyjęcie Ducha Świętego przez osobę, która nie przyjęła Jezusa. Dlaczego? Bo nieoczyszczone serce przez krew Pana Jezusa Chrystusa, ale otwarte, pragnące, otwarte drzwi serca człowieka, który nie został oczyszczony, może zostać, że tak powiem, zasiedlone, ale nie przez Ducha Świętego. Diabeł wykorzystuje chętnie każdą okazję. I oto jeśli ktoś stoi z nieczystym sercem i otwiera się, owszem, może zamieszkać w nim Duch, ale nie Duch Święty. Dlatego podstawowy warunek to jest przyjęcie Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, doznanie przebaczenia grzechów. I tutaj muszę coś powiedzieć. Trochę się niepokoję o te wielkie konferencje, które się odbywają tu i tam, podczas których prowadzący czy kaznodzieja wzywa tych, którzy chcą przeżyć chrzest z Duchem Świętym, aby wyszli do przodu. To jest błąd. W moim przekonaniu to jest błąd. Powinien najpierw wezwać ich do przyjęcia Jezusa Chrystusa, pokuty, opamiętania, a potem dopiero modlić się o chrzest z Duchem Świętym. A nie, kto chce przeżyć chrzest z Duchem Świętym, niech przyjdzie. Charyzmatycy są teraz modni, są na topie. A więc przeżycia charyzmatyczne są modne. W różnych kościołach mają one miejsce. I w związku z tym, kto nie chciałby być charyzmatykiem? Może są i tacy, ale większość prawdopodobnie chciałaby. Ale zanim się ktokolwiek stanie charyzmatykiem, musi się najpierw stać prawdziwym chrześcijaninem. A więc narodzić się na nowo. Bo w tym się zawiera właśnie niebezpieczeństwo, że człowiek, który nie doznał oczyszczenia swojego serca, a stoi, a otwiera się, może grozić mu to niebezpieczeństwo, że tę okazję wykorzysta zły duch. Kiedyś zapytano Dereka Prince'a, czy wierzący człowiek może mieć złego ducha. Odpowiedział w taki sposób. Wierzący człowiek może mieć wszystko, czego chce. No więc jeśli ktoś nie ma oczyszczonego serca, chce przeżyć, może przeżyć, ale nie to, czego chce. A więc po pierwsze, taka osoba musi najpierw przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Po drugie, osoba taka powinna przebaczyć wszystkim swoim winowajcom. Nieprzebaczenie, gorycz, żal, pretensje stanowią swego rodzaju blokadę, tamę, uniemożliwiającą wypłynięcie Ducha Świętego z miejsca Jego zamieszkania, a więc świątyni naszego serca i ogarnięcie całej naszej istoty. Przebaczenie jest niezwykle ważne, niezwykle ważne. Muszę powiedzieć tak, że doświadczyłem już, bo w wielu modlitwach o chrzest z Duchem Świętym brałem udział, że jeśli jakaś osoba nie może przeżyć, to najprawdopodobniej przyczyną jest albo
nieprzebaczenie, albo to, co będę mówił za chwilę. To jest blokada, to blokuje. Człowiek tak jak przyjął, tak jak jemu zostało przebaczone, tak powinien przebaczyć. Ojcze, przebacz nam tak, jak i my przebaczyliśmy. Niestety z przykrością stwierdzam, że wielu wierzących ludzi ciągle chodzi z zadrą w sercu, z nieprzebaczonym duchem. Ciągle chodzi z pretensjami, z zgorzknieniem, z jakimiś uprzedzeniami do innych. Z uprzedzeniami albo z pretensjami do żyjących albo nieżyjących. Sami się wtedy wyzbywamy Bożego błogosławieństwa. Bóg nas nie może błogosławić. Bóg nie może wysłuchiwać naszych modlitw. Pamiętajcie, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka. Gdy stoicie i zanosicie modlitwy, natychmiast dodaję jednym tchem, przebaczajcie, jeśli chcecie, aby wasze modlitwy zostały wysłuchane. Człowiek, który nie potrafi przebaczyć, nie jest wolnym człowiekiem. Jest zniewolonym. Zniewolonym przez ducha nieprzebaczenia. W związku z tym, się absolutnie trzeba rozprawić. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Bo ten duch nas będzie dręczył, męczył. Im będziemy starsi, tym będzie gorzej. Bo będzie nam coraz trudniej przebaczyć. Bo im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej pamiętliwi. Więc lepiej się z tym rozprawić i to jak najszybciej. No, zapytacie, ale powiecie, ale mnie została zrobiona taka krzywda, że to jest nie do wybaczenia. To jest nie do wybaczenia. No, zapytaj Pana wiszącego na krzyżu. Czy to, co Jemu zrobiono, było do wybaczenia? A co zrobił, gdy wisiał na krzyżu? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ciebie na razie nikt nie ukrzyżował. A więc nie jest twój problem taki, jak był tego, który wisiał na krzyżu. A zapytaj Szczepana w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich, który był kamionowany pod murami Jerozolimy. A czy pamiętacie, co powiedział? Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Nikt nas na razie nie kamienuje. A zatem skoro on kamionowany będąc potrafił przebaczyć, to cóż wobec tego znaczy nasza krzywda? No co znaczy nasza krzywda? A spotykam ludzi, którzy nie potrafią wybaczyć na przykład rodzicom tego, że nie im przepisali majątek, ale komuś tam. Albo nie podzielili równo majątko tak, jak oni tego oczekiwali. Czy to można w ogóle porównywać? Tego się nie da porównać. A więc jeśli trwamy w duchu nieprzebaczenia, to nie spodziewajmy się, że Duch Święty nas ogarnie. Musi nastąpić przebaczenie. Ludzie, którzy nie mogą przeżyć chrztu w Duchu Świętym, mają prawdopodobnie problem z przebaczeniem. Po trzecie, osoba taka winna wyznać jako grzech wszelkie relacje z okultyzmem. Wszelkie relacje. Coraz powszechniejsze jest zaangażowanie się w przeróżne praktyki okultystyczne. Coraz więcej ludzi korzysta z horoskopów, uczestniczy w seansach spirytystycznych, wróży sobie, zabawia się, no właśnie, kiedy to będzie, z soboty na niedzielę zdaje się, zabawia się w tak zwany, w taki dzień jak Andrzejki. To się staje, okazuje się, że to się w niektórych szkołach staje programem, obowiązkiem. Dzieci muszą uczestniczyć w Andrzejkach. Uczestniczyć w laniu wosku. A cóż to jest takiego? To jest przepowiadanie, to jest wróżenie. To jest przepowiadanie, to jest wróżenie. I drogie matki, drodzy ojcowie, stańcie na wysokości zadania. Pójdźcie do nauczycieli, powiedzcie, że to jest wbrew waszemu sumieniu, bo to związuje wasze dzieci. I potem się możecie dziwić, dlaczego dzieci są krąbrne, nieposłuszne, dlaczego są takie albo takie, trzeba sięgnąć do źródła. A źródłem może być ten okultyzm, taki niepozorny, a jednak okultyzm. A poza tym mówi się, że daj diabłu paluszek, a on cię uchwyci za całą rękę. Jeśli dzisiaj damy mu paluszek w postaci Andrzejków, to jutro on
Halloween chwyci, a pojutrze jeszcze coś, a pojutrze jeszcze coś i w końcu no, może dojść do nieszczęścia. Dlatego skoro jeszcze ten moment nie nastąpił, pójdźcie do nauczycieli, przeciwstawcie się temu, a może nawet wytłumaczcie nauczycielom, że są w błędzie, że są ślepymi, że nie wiedzą. Nie wiem, ja nie jestem w tej chwili na tyle zorientowany, ale nie sądzę, żeby mieli prawo nauczyciele wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje od waszych dzieci, od was za to, że się nie zgodziliście na ich uczestnictwo w Andrzejkach. Nie sądzę, bo to przecież nie jest w programie tym oficjalnym. To jest po prostu zwyczaj, moda. I w związku z tym nie zgodźcie się na to. Ale tak się niestety dzieje. Dlaczego tak na to zwracam uwagę? Bo, kochani, te praktyki obrażają Boga. Bo jest to, tak jak zresztą słyszeliśmy podczas seminarium na temat okultyzmu, jest to poddawanie się demonom stojącym za tymi praktykami. Za praktykami wróżki stoją moce ciemności, moce demoniczne. Bo któż jej objawia? No, czasem prawdę, czasem kłamie, zmyśla. Ale czasem mówi prawdę. Któż jej tę prawdę dotyczącą przyszłości objawia? Są przecież tylko dwa nadnaturalne źródła. Bóg, Duch Święty i moc ciemności, demony. Któż to objawia, jeśli Bóg tego nie robi? A nie sądzę, żeby wróżka, czy powiedzmy tak jak tam w okolicach Hajnówki, jest to jak gdyby powszechna praktyka, szeptuchy, kobiety, do których jak możecie pojechać do takiej miejscowości, nie chcę wymieniać jej, zobaczycie, ile ludzi stoi w kolejce do takiej szeptuchy, która szepcze, która wróży, która przypowiada. Większa chyba kolejka niż do najlepszego specjalisty, lekarza. Kiedyś jechałem tam o 5 rano, bo o tej porze wróciłem, przyjechałem do Bielska Podlaskiego i patrzę, a tu tłum ludzi. Polscy chrześcijanie stoją przed szeptuchą, pod domem szeptuchy i po to, żeby im tam szeptała okultystyczne, demoniczne wieści. A więc to jest obrzydliwością w oczach Boga, bo to znaczy, że my się odwracamy od Boga, nie ufamy Bogu, tak jakbyśmy chcieli Bogu powiedzieć: Boże, ja jestem co prawda chrześcijaninem, ale wybacz, ja posłucham demonów. A co mówi Biblia, co mówi Bóg na ten temat w 5 Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale, 10 do 14? Że to są rzeczy obrzydliwe, to jest ohyda w oczach Boga. Nie chcę tego tematu rozwijać, bo da Bóg, to w którymś momencie także i do tego tematu wrócimy, będziemy o nim mówić, żeby przestrzegać, bo żyjemy w czasie ostatecznym, a w czasie ostatecznym wiele złych duchów wyszło na świat. Duch Antychrysta już działa. Choć na razie jeszcze po kryjomu, skrycie, ale już działa. Jeśli jakaś osoba się tym kiedykolwiek zajmowała, czy to spirytyzmem, czy świadomie lub nieświadomie, no powiedzmy, traktowała to jako zabawę, traktowała to jako coś takiego niewinnego, no to powinna taka osoba wyznać to jako grzech, prosić Boga o przebaczenie, powołać się na moc świętej krwi Jezusa Chrystusa i prosić o przebaczenie. Powiem wam coś ciekawego, czego my nie stosujemy we współczesnym chrześcijaństwie, ale aż do IV wieku ludzie, którzy mieli być chrzczeni, nawracali się na przykład poganie, nie tylko poganie, nie byli ochrzczeni, więc w związku z tym przygotowywano ich do chrztu i chrzczono ich w wieku dorosłym, tak jak to myśmy niedawno mieli. I wyobraźcie sobie, zanim ktokolwiek został ochrzczony, to najpierw musiał się wyrzec przed całą społecznością, wyrzec diabła i demonów i wyznać, że już nigdy z nimi nie będzie wchodził w kontakty, w relacje. Dzisiaj się ludzie nawracają, nikt nie przerywa tego przekleństwa, z którym przychodzą. Uważa się, że wszystko jest dobrze. Ale to nie jest tak.
Tak kiedyś praktykowali ci, którzy prawdopodobnie mieli lepsze rozeznanie duchowe niż my mamy. Dlatego każdego, którego mieli ochrzcić, najpierw go wzywali, aby wyznał, że się wyrzeka diabła, wyrzeka się demonów i nigdy więcej już nie chce mieć z nimi nic wspólnego i prosi o osłonę świętej krwi. Może dlatego tamto chrześcijaństwo było takie zdrowsze, trzeźwiejsze, prawdziwe. A dzisiaj to jest takie, przepraszam, nie pies nie wydra w niektórych wypadkach. No bo ani tak, ani tak. No takie jakieś połowiczne to jest niekiedy w wielu sytuacjach. Bo ciągle jeszcze gdzieś tam te korzenie sięgają w przeszłość. Trzeba tu zdecydowania. Tu nie można na pół gwizdka. To człowiek musi być zdecydowany, jeśli ma być prawdziwym chrześcijaninem. A więc trzeba się tego wyzbyć. Trzeba się oczyścić z wszelkich praktyk okultystycznych. Po czwarte, osoba, która chce przeżyć chrzest z Duchem Świętym, powinna także zerwać relacje z fałszywymi pogańskimi religiami. Zdajecie sobie chyba sprawę, że coraz modniejsze, zresztą też to mówił wykładowca podczas seminarium na temat niebezpieczeństw okultyzmu, że coraz modniejsze stają się stare kulty religijne. Wraca w Polsce, ma miejsce nawrót do starosłowiańskich bóstw. W Sobótce jest góra Sobótka, tam koło Sobótki, koło Wałbrzycha jest góra Sobótka. I tam co roku gromadzą się wyznawcy Światowida na przykład. A więc staropogańskiego, polskiego czy bóstwa. I tam odprawiają do niego, zresztą to mogliśmy także oglądać, modły, tam tańczą, tam ofiarowują i tak dalej, i tak dalej. Coraz modniejszy staje się nawrót do starych pogańskich bóstw. A jeśli już nawet nie do tych starych, to niektórzy sympatyzują ze współczesnymi kultami religijnymi. Na przykład mormonizm. Wspomniana Hare Krishna. Tutaj może tego nie ma, ale w Warszawie to żadne wydarzenie. Jeśli pójdziecie tam na aleję, na ulicę Marszałkowską, chodzą w długich szatach, kolorowych szatach i dookoła chodzą i jakże się nazywają te tamburyna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, ostrzyżeni albo łysi, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. I to są młodzi ludzie, przeważnie studenci. I to nie są pojedyncze osoby. A więc jest jakiś taki nawrót do religii, kultów religijnych, współczesnych kultów religijnych. Islam, buddyzm, wybaczcie, Świadkowie Jehowy. Bo fałszywe religie tym się charakteryzują, czym się charakteryzują fałszywe religie? Że odrzucają osobę Jezusa. Jeśli jakakolwiek religia odrzuca osobę Jezusa, to jest fałszywe. Nie chciejcie mieć z tym absolutnie nic wspólnego. Odrzuca Boga Ojca. Jeśli jakakolwiek religia, choćby się nazywała jak chce, najprawdziwsza, ale jeśli odrzuca, nie akceptuje Boga Ojca, to jest fałszywa. No i jeśli odrzuca osobę Ducha Świętego. My wierzymy w jednego Boga, który się objawia jako Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Jeśli którakolwiek z tych osób jest rugowana, wyrzucana, nieakceptowalna, to jest to fałsz. To jest niebiblijne. I nie wolno z tym sympatyzować. A czy rzeczywiście chrześcijanie z tym sympatyzują? O, kochani, sympatyzują. Może nie są stuprocentowymi wyznawcami, ale sympatyzują. Ja pamiętam tu swego czasu na Dniach Skupienia usługiwałem i mówiłem o niebezpieczeństwach okultyzmu i po nabożeństwie, po wykładzie podszedł do mnie pewien człowiek z Krakowa i mówi: ja bym tak nie krytykował buddyzmu. Ja bym tak nie krytykował buddyzmu. Pytam, ale dlaczego? Bo to przecież jest religia. Ja mówię, nie przeczę, że to jest religia. Ale czy kiedykolwiek pan się zastanawiał, czy ona jest prawdziwą religią, czy też fałszywą?
Bo gdyby była prawdziwą, to tam byłby wyznawany Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Ale więc widzicie, chrześcijanin. Chrześcijanin, ale sympatyzuje. Niektórzy się fascynują islamem. Choć są chrześcijanami, uważają, że islam to nic takiego. No, że islam jako taki to jest dobra religia. Islam, no bo co? No bo tam kobiety idą za mężem pokornie. No bo co tam jeszcze? No ja nie znam na tyle islamu. Uległe są do granic możliwości. Tam kobieta musi się zasłaniać, nie pokazywać twarzy, chodzić w długich sukniach. No co? Nie można z tym sympatyzować? Można, więc mogą się pewne elementy... O, pijaństwo? W islamie? To jest nie do pomyślenia. Tak, tak. Niektóre cechy islamu mogą się podobać. Mogą się podobać, ale to nie oznacza, że to jest prawdziwa religia. To jest fałszywa religia. Dobrze, że mnie nie słyszą, bo by tu okna powybijali zaraz, albo by wysadzili nas w powietrze. Ale taka jest prawda. To jest fałszywe. I jeśli ktokolwiek żywi w sercu jakąkolwiek sympatię, to nie chodzi o to, żeby ich nienawidzieć. Ale chodzi o to, żeby nie uznawać tego za prawdę. Bo jedna jest prawda. A tą prawdą jest Jezus. Jam jest drogą i jam jest prawdą. Nie ma drugiej prawdy. Więc jeśli ktoś sympatyzuje i widzi w tym jakąś odrobinę prawdy, no to jest problem. Na szczęście teraz to chyba zostało zaniechane, ale przecież był taki czas, my to jeszcze pamiętamy. Ja nie powiem dokładnie, o co chodzi, żeby nikogo nie obrazić. W Asyżu odbywały się wspólne modlitwy buddystów, islamistów i herezji różnych maści, heretyków różnej maści na czele z przywódcami chrześcijańskimi. Wspólne modlitwy. No, czy to się da pogodzić? Ciemność z światłością? Światłość z ciemnością? Nie, nie sposób. No więc jeśli ktoś żywi tam gdzieś w sercu kołacze jakaś sympatia do tych współczesnych także religii, to tych fałszywych religii, no to nie, jest nie do przyjęcia. No, Świadkowie Jehowy, pewnie was to zainteresuje, bo z nimi się najczęściej na co dzień spotykamy. Można przyznać i czasem ludzie do mnie przychodzą i to nawet wierzący mówi, wiesz co, trzeba podziwiać ich zorganizowanie. Jak powiedzą, że budują salę królestwa, to jak mrówki, jak pszczoły się zlatują i w ciągu miesiąca wybudują. A jaki porządek? Tak, mogą się pewne rzeczy podobać. Ale czy to oznacza, że to jest prawdziwe? Przecież wiadomo, że Świadkowie Jehowy odrzucają Jezusa. A w ogóle Ducha Świętego traktują tylko jako czynną moc Bożą, a nie jako osoby, jako Boga. A więc widzicie, no nie można powiedzieć, że to jest prawdziwe, bo są dobrze zorganizowani, bo chodzą elegancko ubrani i oni by sobie nie odważyli się pójść w jakichś szarawarach do swojej świątyni. Nie, nie, idą zawsze pod krawatem, elegancko, z czarnymi teczkami. Podobnie powiedzmy mormoni. Tam wszystko jest uszyte z precyzją. Może się to podobać. Trzeba to przyznać, że się to podoba. Myśmy być może trochę od tego odeszli. Za bardzośmy się zakochali w wolności. Ale czasem wolność prowadzi do zniewolenia. Nie wszystko, co mi wolno, jest pożyteczne. No, ale to nie znaczy, że możemy powiedzieć, no tak, no, zgadzam się z nimi, no to zdarzy ich sympatią. Jeszcze raz powiadam, ludzi mamy miłować, kochać, błogosławić, ale z ich doktrynami w żaden sposób zgadzać się nie można, bo to jest fałsz, bo to jest zwiedzenie. A może w którymś momencie także będziemy o tym mówić, że kto do was przychodzi i nie przynosi wam tej Ewangelii, która jest głoszona, to go nawet nie przyjmujcie. No, więc jeśli ktokolwiek z tymi rzeczami ma to nieuporządkowane
i chce się modlić o chrzest z Duchem Świętym, będzie miał problemy. Może nie przeżyć, dopóki tych spraw nie uporządkuje. Słuchajcie, ja nie mówię o rzeczach takich jak pokuta, opamiętanie, bo o tym wspomniałem w pierwszej części. Rady praktyczne. To już jest ostatni temat w tym rozdziale. Rady praktyczne. Przed chrztem wodnym udzielamy katechumenom rad praktycznych. Jak zachować się podczas wejścia do wody? Uczymy ich, to prawda, uczymy ich, no bo tu ktoś, jakaś kiedyś starsza siostra, kiedy ją sprowadzałem do basenu, ona prosi ostrożnie, bo ja to robię pierwszy raz. Powiedziałem, dobrze siostro, robisz to pierwszy raz, no bo ile razy mogłaś. I w związku z tym, trzeba ludzi pouczyć, jak wejść do basenu, jak się zachować podczas, gdy chrzczący pyta, jak się zachować podczas zanurzania. Bo jeśli tego nie nauczymy ludzi, to czasem bywa tak, że ktoś, kto jest zanurzany, w tym samym momencie wciąga powietrze i się zachłyśnie, a potem fontanna pod sufit. Więc pouczamy, jak się praktycznie zachowywać, kiedy się wchodzi do baptysterium. Pouczamy także na przykład, że trzeba mieć jakąś taką nieprzeźroczystą bieliznę, żeby nie wzbudzać sensacji, kiedy ta, którą się ma, przemoknie. A więc udzielamy praktycznych rad, jak się zachować. Wydaje mi się, że również konieczne jest wiedzieć, jak przeżyć chrzest Duchem Świętym. A więc udzielić tym, którzy chcą przeżyć chrzest Duchem Świętym, udzielić praktycznych rad. Bo przyznam szczerze, że przez wieki w różnych kręgach, w różnych grupach pojawiło się wiele niebiblijnych pojęć. I ludzie myślą, że to jest biblijne, ale nie zdają sobie sprawy, że nie ma takich zapisów w Biblii. A więc jakie to są te praktyczne rady? Posłuchajcie. Musimy pamiętać, że Bóg jest dawcą, a my jesteśmy biorcami. Dawca, czyli Bóg, już 2000 lat temu dał Ducha Świętego i od tamtego momentu On przebywa. Nigdzie Biblia nie notuje, że my mamy prosić, Boże, daj Ducha Świętego, ześlij Ducha Świętego. Bo jeśli tak będziemy prosić, możemy usłyszeć, synu, córko, ja już 2000 lat temu Go posłałem. Pan Jezus powiedział, gdy przyjdzie Duch Święty, On będzie pośród was, aż do skończenia świata. Więc nie musisz prosić, żeby Bóg zesłał z nieba Ducha Świętego. Duch Święty jest takim samym darem jak Jezus. Jezus jest także darem. Słuchajcie, naprawdę bym się śmiał, a może nawet i rozmawiał, gdyby ktoś z was prosił, Panie Boże, poślij Jezusa, aby jeszcze raz umarł na Golgocie. Zapytałbym, a po co? Przecież to już się stało. Zgadza się? Bóg już dał. Co więc powinien zrobić grzesznik? Przyjąć. Nieprawdaż? Nie ma potrzeby prosić, żeby Jezus jeszcze raz przychodził, rodził się w Betlejem, jeszcze raz umierał na krzyżu. Nie ma takiej potrzeby. To się stało. To jest faktem. W związku z tym grzesznik powinien przyjąć ten Boży dar. To samo dotyczy Ducha Świętego. Duch Święty został już dany. Dany czy nie dany? Drugi rozdział Dziejów Apostolskich mówi, że Duch Święty już został dany. I nigdzie nie czytamy, żeby został odwołany. Jest pośród nas. Powiesz, ale ja go nie widzę. No, mój kochany, my nie chodzimy według widzenia naszych oczu. My chodzimy wiarą. A wiara oparta jest o Boże Słowo. A Boże Słowo mówi, że Duch Święty będzie z nami aż do skończenia świata. A w momencie, kiedy przyjąłeś Jezusa do swojego serca, On jest wraz z Jezusem w twoim sercu. I teraz, tak jak kiedyś mówiłem, chodzi o to, żeby Mu pozwolić, by wypłynął z twojego serca i zanurzył, żeby Jezus zanurzył cię w tych falach Ducha Świętego. Pamiętacie
u proroka Ezechiela jest powiedziane, że spod progu świątyni wypływała rzeka. Wypływała rzeka. A ten, który stał na brzegu, to jest skazanie na Pana Jezusa, zalecał komuś, żeby wszedł po kostki i dalej, i dalej, i dalej, i w końcu płynął. I tu chodzi o to, żeby się otworzyć, pozwolić Duchowi Świętemu, żeby wypłynął z tego miejsca, w którym przebywa wraz z Bogiem Ojcem i z Bożym Synem i ogarnął całe nasze jestestwo. Żeby całe nasze jestestwo było zanurzone w Duchu Świętym. Mówiliśmy o tym, więc ja się nie chcę do tego wracać. I właśnie te blokady, nieprzebaczenie, duch okultyzmu, fałszywe pogańskie religie, to są te blokady, które nie pozwalają wypłynąć Duchowi Świętemu. A następnym krokiem jest poddanie Duchowi Świętemu i tu jest problem psychologiczny. Jest poddanie Duchowi Świętemu naszego języka. Pamiętacie, mówiliśmy swego czasu o języku, że to jest to, co w pierwszej kolejności Duch Święty chce przejąć pod swoją kontrolę. Nasz język. On chce przejąć pod naszą kontrolę nasze myśli, naszą wolę. Chce przejąć pod swoją kontrolę. Chce Jezus, aby to wszystko było zanurzone w Duchu Świętym. Ale przede wszystkim chce przejąć pod swoją kontrolę nasz język. I zwracam uwagę, kochani, że wszędzie w Dziejach Apostolskich, gdzie jest mowa o chrzcie w Duchu Świętym, to jest bardzo ważne, co w tej chwili mówię, bo ja miałem z tym przeogromny problem. Dlaczego? Bo ci, którzy mnie pouczali, taka była wtedy nauka, może nieświadomie tak mówili, a może po prostu nie mieli poznania. Mówili tylko: uważaj, strzeż się, żebyś ty przypadkiem nie mówił. Niech Duch Święty przez ciebie mówi, ale ty trzymaj się, żebyś ty przypadkiem nie mówił. I wiecie, ja to wziąłem na serio. I gdybym mógł, to bym zrobił podwiązkę taką pod brodę, żebym przypadkiem ja nie mówił. Żeby Duch Święty mówił. No ale potem się okazało, że to wygląda zupełnie inaczej. Bo kochany, do kogo język należy? Twój język do kogo należy? Do ciebie czy do Ducha Świętego? Do ciebie. Duch Święty nie weźmie twojego języka, nie weźmie brody i nosa i nie będzie przez ciebie mówił, jeśli ty zaciskasz zęby, bo ja tak zaciskałem, żeby tylko nie mówić. Bo żeby to nie było ode mnie. A jeszcze mnie straszono, że to może być od diabła. Więc trzymaj język za zębami. I trzymałem język za zębami. I nic się nie działo. Aż ktoś zaczął mi tłumaczyć potem, ktoś inny. Mówi: popatrz, co jest napisane w Dziejach Apostolskich. Popatrz, co jest napisane w Dziejach Apostolskich. I napełnieni zostali, czwarty wiersz. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Popatrzcie na kolejność. Pytam, kto mówił językami? Duch Święty czy oni? A jaka tu była rola Ducha Świętego? Duch Święty im poddawał. Ale jeśli nawet Duch Święty będzie ci poddawał, albo ci poddaje, a ty nie zaczniesz mówić, wydarzy się cokolwiek? Nic się nie wydarzy. Bo język należy do ciebie. Tu decyduje twoja i moja wola. Jeśli nie zaczniemy wypowiadać tego, co Duch Święty nam poddaje, to nic się nie wydarzy. Dlatego Biblia raz po raz powiada, że to oni mówili, a Duch Święty im poddawał. Tak, za każdym razem jest tak powiedziane. Ja nie będę teraz czytał już tego, bo czas mój mija. Ale w każdym przypadku jest powiedziane, że oni mówili i słyszeli ich, jak mówili innymi językami i prorokowali. A więc cały czas to człowiek mówi, wypowiada to, co Duch Święty mu poddaje. I dopóki tego nie zaczniemy,
dopóki nie zaczniemy wypowiadać tego, co Duch Święty nam poddaje, dopóty nie pojawi się ta nadnaturalna zdolność modlenia się językami. Nie pojawi się. I bardzo często to się zdarza w ten oto sposób, że kiedy się modlimy, to pojawiają się w naszym umyśle słowa, wyrazy, zdania i czujemy takie przynaglenie delikatne. To nie jest gwałt, to nie jest przemoc, to nie jest, bo Duch Święty w ten sposób nie działa. Tak działa, działa uzurpator, diabeł, gwałci, zmusza i człowiek klnie, bluźni, choć się potem tego wstydzi. Duch Święty inspiruje, poddaje. I teraz oczekuję, że my posłuszni z wiarą zaczniemy to wypowiadać. A kiedy zaczniemy to wypowiadać, pojawiają się następne słowa, a w ogóle to się nie martwmy, co będziemy mówić za chwilę. Mówmy to, co czujemy. A Duch Święty już się troszczy o to, żeby pojawiały się następne i następne słowa. I kiedy to zrozumiałem, to przeżycie chrztu w Duchu Świętym stało się takie łatwiejsze. Czemu komplikujemy? Czy przyjęcie Jezusa jest czymś takim trudnym? Co trzeba zrobić, żeby przyjąć Jezusa? Bóg bardziej tego chce, niż my tego chcemy, żebyśmy przyjęli Jezusa. I również Jezus bardziej chce tego, żebyśmy przeżyli chrzest Duchem Świętym, niż my nawet tego chcemy. To my sobie komplikujemy. To my stwarzamy bariery. Popatrzcie, Kościół na przestrzeni wieków potworzył tyle barier, tyle wymogów postawił i tak dalej, że dzisiaj dla niektórych posiąść zbawienie to jest rzecz niemożliwa. Ale my wiemy, że to jest możliwe. I bardzo proste. Całe niebo się raduje. To samo, jeśli chodzi o chrzest Duchem Świętym. Skomplikowane zostało to przeżycie. Tak bardzo zostało skomplikowane, że dla wielu to się wydaje wręcz niemożliwe. Ale to nie jest tak. Jak już powiedziałem w którymś momencie, Pan Jezus bardziej chce tego, abyśmy byli ochrzczeni w Duchu Świętym, niż nawet my tego chcemy. A skoro tak bardzo tego chce, no to gotów jest nas zanurzyć, jeśli tylko tego chcemy. I dać nam to światło, a Duch Święty wypełniając nas, chce poprzez nas posiąść także i nasz język. Młodzieży czasem dawałem taki przykład. Tutaj go zrobić nie mogę, ale weźcie, gdy wrócicie do domu, spróbujcie to. Weźcie pustą butelkę, nalejcie do wanny wody albo do jakiegoś naczynia wody. I tę pustą butelkę zanurzcie w tej wodzie. Odkorkujcie ją i zanurzcie. Co się dzieje? No, ktoś już tu mnie słuchał kiedyś. Woda wypełnia pustą butelkę, a poprzez szyjkę wydostaje się ból. A więc to samo się dzieje wtedy, kiedy Duch Święty nas wypełnia. Nasz język wtedy zaczyna wypowiadać to, co Duch Święty poddaje. Wypowiada to, co Duch Święty podaje. Ja wiem, że dla człowieka, który pierwszy raz, no dobrze, jak ja to słowo wypowiem, co będzie następne? O to się nie musisz martwić. Naprawdę o to się nie musisz martwić, bo jeszcze tego dobrze nie powiesz, jak już będziesz miał następne, gdy to wypowiesz, ale w pewnym momencie musisz wejść na ten pierwszy stopień. Musisz wypowiedzieć to pierwsze, zanim będziesz mógł mówić drugie, trzecie, czwarte. W tym momencie muszę coś powiedzieć. Jestem absolutnie wrogiem, do kogoś, kto się modli o chrzest Duchem Świętym, podchodził ktoś inny i szeptał mu do ucha, powtarzaj za mną. Bo to jest wtedy nie Duch Święty podpowiadający, a człowiek podpowiadający. Tego nie ma w Biblii. Jeśli ci człowiek podpowiedział parę zdań, to prawdopodobnie masz wątpliwości, czyś przeżył chrzest Duchem Świętym, czy nie. Jeśli to było autentyczne, to ta fala płynie, to rzeka płynie. To możesz się modlić językami, możesz się modlić i powiedzieć z apostołem Pawłem: dziękuję Bogu, że więcej niż wielu innych ludzi
modlę się językami, bo kto językami mówi, siebie samego buduje. Nie skończyliśmy tematu, został nam trzeci jeszcze fragment. Jak poznać, czy przeżycie chrztu w Duchu Świętym jest autentyczne, czy nie? No, musimy to powiedzieć, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Choćby z tego powodu, że mnie często zarzucano. Bracie, przyjechał taki ktoś tam z kursu, który organizowałeś w Głębieczku i się stał gorszy niż był. Przedtem się można było z nim domówić, a teraz mówi, że przeżył chrzest Duchem Świętym, że modli się językami, ale pycha, zarozumiałość, nie przystąp do niego. No więc jak to jest? Ale o tym już następnym razem.